Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj wreszcie wystartowały dwa eventy, to znaczy Path of the Clover i Titan Event. Zajrzyjmy najpierw do tego drugiego. Do zdobycia mamy w nim pięciogwiazdkową duszę dla naszej nowej fuzji, dla Armanza, za bagatela 1500 punktów. I dostaliśmy informację, że... Wszystkich punktów, jakie możemy zdobyć w tym evencie, jest 1750. I teraz możemy się zastanowić, czy warto. Ja powiem tak: jeśli planujecie używać Armanza na arenie, to nie ma się nad czym zastanawiać. Pięciogwiazdkowa dusza da mu naprawdę duży przyrost mocy. Te 75 punktów akuracji, które może zdobyć na piątym poziomie, będą dla niego bardzo użyteczne. Zapewne większość graczy na arenie będzie używać go z blessingiem Polymorph, który choć na piątym poziomie wymaga akuracji, to Armans będzie miał tego akuracji bardzo dużo. A poza tym, posiadając pięciogwiazdkową duszę, zostanie jeszcze tylko jeden, wprawdzie dość duży, ale jeden krok do tego, aby ją upgradeować do sześciu gwiazdek. Nie jest to tanie, ale jeśli ktoś gra na arenie, z pewnością warto. Natomiast ci, którym nie zależy na arenie, myślę, że mogą potraktować ten event jako miły dodatek. To znaczy mogą grać, robić to co zawsze, a przy okazji zdobyć dodatkowe nagrody. Jedno czy dwugwiazdkową duszę z pewnością zdobędzie każdy, a przy odrobinie wysiłku również wyższe nagrody. Natomiast trzy czy czterogwiazdkowa dusza dla Armanza nie są może już tak użyteczne jeśli chodzi o arenę. Ale po prostu grając, można zdobyć legendarną książkę, ekstrakty, Void Shard, Immortal Soulstone. To wszystko są miłe dodatki do normalnej gry. Ja osobiście powalczę o pięciogwiazdkową duszę. Mam dla Armanza miejsce w moich teamach na arenie. A po tym, jak udało mi się zdobyć pięciogwiazdkową duszę dla Ankory, stwierdziłem, że naprawdę warto postarać się o taką wysoką duszę, kiedy jest ona gwarantowana. Nie będzie prosto, na pewno trzeba będzie otworzyć wiele szardów, ale spróbuję. Ostatnimi czasy te Titan eventy wypełniają nam czas pomiędzy fuzjami. Larium nie daje nam odpocząć, no ale zobaczymy, może uda się wymaksować ten event. Natomiast jeśli chodzi o drugi event, czyli Path of the Clover, to tutaj jest bardzo ciekawie. Event jest krótki, trwa tylko 4 dni. Ale nic dziwnego, ponieważ punkty w nim zdobywamy jedynie otwierając szardy, nie musimy robić żadnych turniej czy innych mniejszych eventów. Wszystko sprowadza się do tego, czy mamy szardy i soulstone, y, czy nie. Powiem Wam, że kiedy zobaczyłem, jak wygląda maksymalna liczba możliwych punktów do zdobycia, nieco się przeraziłem. 276 tysięcy punktów to bardzo dużo szardów i lub soulstone'ów, które trzeba otworzyć. Natomiast po przeanalizowaniu okazało się, że jest całkiem nieźle. Rozważmy kilka scenariuszy. Pierwszy scenariusz to gwarantowany czempion. Zgodnie z przewidywaniami dostaniemy tutaj czempiona na Dzień Świętego Patryka i jest to dobry czempion. Jeden z najlepszych alej atakerów w całej grze. A jeśli widzieliście mój niedawny film z Fire Knighta Hard, to wiecie, że dzięki tego typu czempionom możemy bez kłopotu przejść ten dungeon, nawet na najwyższym poziomie. I o ile epic Farakin The Fat jest świetny, tak Podrig zdecydowanie jest jeszcze lepszy. Także docelowo chciałbym moich Farakinów z tego teamu wymienić jednego na Lady Mikage, a drugiego na Podriga właśnie. Żeby zapewnić sobie tego czempiona, musimy najpierw pójść prawą ścieżką, najlepiej prawą ścieżką, po klucz. Dzięki temu zaoszczędzimy nieco punktów, oczywiście jeśli nie potrzebujemy fragmentów do fuzji. I suma punktów, która jest potrzebna do zdobycia gwarantowanego czempiona to prawie 95 tysięcy. Tak jak mówiłem, punkty zdobywamy otwierając szardy lub solestony i ta punktacja uległa sporym modyfikacjom od ostatnich eventów. Mistery szardy zostały przede wszystkim mocno osłabione, tutaj dawniej było 9 punktów. Z kolei Ancient Shardy zostały wzmocnione, Void Shardy zostały osłabione, a primale, jak się pojawiły, tak są. Secret Shardy to 4500 punktów za jeden. Eternal Soul Stone 7,5000, Immortal 1500, a Mortal 100. I moja rada jest taka, że zanim zaczniecie zdobywać punkty, przekalkulujcie, ile tych punktów posiadacie już teraz. I dopiero znając mniej więcej wasze możliwości, wybierzcie odpowiednią dla was ścieżkę. Te 90 prawie 5000 punktów to praktycznie 21 sekretów. Jeśli macie tyle, macie czempiona. Ewentualnie odpowiednich tych punktów w innych szardach. Drugi scenariusz jest taki, że chce zdobyć czempiona i jego duszę. I tutaj liczba punktów wzrasta niemal dwukrotnie. Musimy zdobyć obydwa klucze. No i samą duszę jeszcze. 180 tysięcy punktów to odpowiednik 40 sekredów, jest to dość droga ścieżka, ale jeśli nie zależy nam na czempionie i jego duszy, a zależy nam na fragmentach, to tutaj jest dość tanio. Te 500 kredów, które trzeba otworzyć, to w zasadzie odpowiednik nawet trochę taniej niż było to w sam. A jeśli potrzebujemy. 50 fragmentów, wtedy musimy liczyć się z tym, że musimy zdobyć 49,5 tysiąca punktów. Niektórym z Was może nie zależeć ani na tym czempionie, ani na fragmentach, natomiast możecie chcieć zdobyć punkty do drugiego eventu. I ten próg punktowy 22,5 tysiąca, żeby zdobyć wszystkie punkty, jakie są w tej ścieżce, nie jest zbyt wygórowany. Na koniec ja podzielę się z Wami moimi planami. Co do tego eventu. Ja zdecydowanie pójdę po tego czempiona, natomiast nie stać mnie na to, żeby zdobyć jego duszę. I choć na pewno byłaby dla niego użyteczna, tak zwyczajnie nie mam opcji, żeby osiągnąć ten próg punktowy. I ponieważ tak jak wam mówiłem, zależy mi na punktach do Titan Event, duszę Armanza zdecydowanie chcę zdobyć, dlatego połączę te dwa cele i moja ścieżka wygląda następująco. Przeliczyłem też moje zasoby. I te 106 tysięcy punktów to jest dokładnie tyle, ile mam już teraz. Przy czym pozbędę się wszystkich moich shardów i wszystkich moich soulstone'ów. Jest to dość ryzykowne, ponieważ z pewnością będą jeszcze inne eventy związane z otwieraniem shardów do Titan Event. Ale liczę, że zanim to nastąpi, odbuduję moje zapasy. Podzielcie się w komentarzach swoimi planami, jeśli chodzi o te eventy. A z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.